to zaczynamy. Doskonale. W takim razie chciałem po pierwsze dzień dobry jeszcze raz. Witam wszystkich zebranych. Szanowni Państwo, chciałbym właśnie przede wszystkim powitać wszystkich uczestników dzisiejszego naszego spotkania. Witam zaproszonych gości. No i tutaj na pierwszym miejscu mam wymienioną panią profesor Grażynę Bernatowicz, która na pewno jest z nami duchem, prawda? I miejmy nadzieję, że z nami się połączy skutecznie. Ale tak wspomnę oczywiście o naszym gościu, że pan Grażyna Bernatowicz związana jest z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, zajmuje w nim wiele odpowiedzialnych stanowisk. Była wiceministrem spraw zagranicznych, była też ambasadorem Hiszpanii i Republiki Czeskiej. Witam bardzo serdecznie panią Ewę Jączyk, ziomecką, byłą minister Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Lecha Kaczyńskiego, konsula generalnego Rzeczypospolitej w Nowym Jorku, a po zakończeniu misji konsularnej prezesa zarządu Fundacji Edukacyjnej Jana Pinkarskiego, z którą nasz zespół szkół prowadzi od kilku lat bardzo owocną współpracę. I ja chciałbym przy tej okazji może wspomnieć o udziale naszej młodzieży w projekcie Akademia Młodego Obywatela imienia Jana Karskiego w warsztatach edukacyjnych w Błącie Karskim, których celem było ćwiczenie empatii, ćwiczenia z empatii, szacunku do ludzi i wielu innych ciekawych inicjatywach, projektach edukacyjnych. Witam również panią Bożenę Komornicką, pracownika tej fundacji. Myślę, że może pani Ewa jeszcze będzie mogła coś tutaj na temat naszego gościa. Witam pana doktora Macieja Zobłowskiego, pisarza, dziennikarza, więźnia sumienia, dyplomatę, byłego wiceministra spraw zagranicznych, także byłego ambasadora w Izraelu. Witam naszych uczniów zgromadzonych przy komputerach, smartfonach. A ja nazywam się Tomasz Siedlecki. Jak wspomniałem wcześniej, przed oficjalnym rozpoczęciem naszego spotkania jestem nauczycielem historii w zespole szkół numer 42. Szanowni Państwo, okazją naszego dzisiejszego spotkania, bardzo ważnego wydarzenia w życiu naszej społeczności szkolnej, są Jan Karski, urodziny patrona naszej szkoły. Jan Karski już jako młody chłopiec chciał zostać dyplomatą. Poświęcił temu marzeniu swoje życie. Wiemy, że studiował w Lwowie prawo i dyplomację. I zaczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w roku 1939. No, roku tutaj bardzo ważnym, tragicznym też w sensu w naszej historii, w historii ludzkości, tak powiem, ponieważ niestety w 1939 roku wybuchła II wojna światowa i ona niestety jakby przekreśliła realizację jego ambitnych planów. Ponieważ patron naszej szkoły był dyplomatą, to tematem dzisiejszego naszego spotkania będą dyplomacja, polityka zagraniczna, stosunki międzynarodowe. I w takim razie chciałem, jeżeli mi wolno, chciałem oddać głos pani Ewie Jączyk-Ziomeckiej, prezesowi Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego, o jakby przejęcie kontroli nad naszym spotkaniem. Dziękuję bardzo, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ten dzień, w którym się spotykamy, jest dzień, w którym 106 lat temu urodził się Jan Karski w Łodzi. Więc w ten sposób na tym spotkaniu obchodzimy w pewnym sensie jego urodziny. Fundacja Obywatelska, jak już pan wspomniał, reprezentuje pani Bożena Rogulska-Kobornicka, którą bardzo zachęcam do również do udziału, a nie tylko do obserwacji. Jest to bardzo ważny pracownik naszej fundacji, odpowiedzialny za projekty. To wszystko to, co najważniejsze się dzieje przy spełnianiu naszej misji fundacji. Zaczęliśmy od tego,
jak już Pan o sobie wspomniał, Wetański chciał być dyplomatą. I dlatego dzisiaj na nasze spotkanie zaprosiliśmy wybitnych dyplomatów. Panią ambasador, profesor, wiceminister Grażynę Bernatowicz i pana doktora, pana ambasadora Macieja Kozłowskiego. Miejmy nadzieję, że pani Bernatowicz, pani ambasador się do nas połączy, a tymczasem chciałabym zapytać pana ambasadora. Panie ambasadorze, Karski chciał być ambasadorem. Kim chciał być Karski? Co to jest dyplomata? No, jest bardzo, bardzo wiele zabawnych definicji, kilka poważnych definicji, ale mówiąc tak najbardziej popatrznie, jest to po prostu reprezentant głowy państwa. I to jest bardzo istotne, że ambasador reprezentuje głowę państwa w przypadku monarchii, króla, w przypadku republiki, prezydenta w innym kraju i ma prawo udzielone właśnie na mocy pełnomocnic głowy państwa do wypowiadania się w imieniu głowy państwa. No a wszyscy inni dyplomaci jemu służą, dlatego że dyplomacja jest powiedziałbym, uformowana hierarchicznie. Cała ambasada jest, wszyscy pracownicy ambasady, jednak podlegają ambasadorowi i wypowiadają się z projektem. Mhm. A ja dodam od siebie, jeśli pan pozwoli, panie ambasadorze, że jeszcze jest taka ważna funkcja w dyplomacji jak konsul generalny. I konsul generalny z kolei podlega bezpośrednio ambasadorowi, prawda? Pomijając to, że podlega Warszawie, czyli prezydentowi i ministrowi spraw zagranicznych. Panie ambasadorze, Karski chciał być ambasadorem, dlatego że to było to pokolenie urodzone i wychowane w wolnej Polsce. Po 123 latach pod zaborami nagle Polska stała się samodzielnym krajem, zaczęła otwierać swoje placówki dyplomatyczne, kontakty dyplomatyczne. I marzeniem Karskiego było, aby reprezentować swój kraj. On wierzył, że to jest kraj ważny w Europie, a także w świecie. I w związku z tym on, wierząc w jego wielkość, chciał być jego reprezentantem za granicą. Czy dzisiaj to wyobrażenie się zmieniło, czy jest tak samo? Czy bycie ambasadorem dzisiaj, tak jak pan był ambasadorem w Izraelu, to jest, a czy też w Waszyngtonie był tam szansę, czy to jest taka, kiedy spotykał się pan z innymi ambasadorami, czy nasz ambasador w świecie, czy to jest ważna postać, czy taka sobie? Oczywiście można spojrzeć z dwóch stron, więc zupełnie inna była jedna rola dyplomacji w czasach Karskiego, czyli w pierwszej połowie ubiegłego stulecia, a zupełnie inna jest dzisiaj. Z bardzo prostego powodu. Zmieniły się formy komunikowania. Kiedyś, że przytoczę anegdotkę, słynny list ambasadora Stanów Zjednoczonych w Hiszpanii do prezydenta i odpowiedź: panie ambasadorze, nie miałem od pana od pół roku żadnej wiadomości. Jeżeli przez następne pół roku nie dostanę następnej, będę zmuszony pana odwołać. To jest tak, że wyglądała komunikacja, kiedy listy szły, prawda, przez ocean statkami. No dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Oczywiście, że co nas Karskiego już był telegram, funkcjonowały, poczta funkcjonowała właśnie sprawnie, były telefony. Niemniej rola ambasadora była ważniejsza w tym sensie, że możliwości spotkań polityków na wysokim szczeblu były bardzo ograniczone. No, trzeba było płynąć statkiem na przykład do Stanów Zjednoczonych, czy Stanów Zjednoczonych do Europy, co nie było łatwe, nawet w Europie pociągami się jeździło, wtedy jeszcze komunikacja lotnicza była w powijakach. Dzisiaj to wygląda inaczej. Dzisiaj
kontakty bezpośrednie przez państwo telefoniczne, czy właśnie poprzez takie formy, jak my się dzisiaj spotykamy, są nieustannie odbywają się różne szczyty, spotkania i tak dalej, i tak dalej. Stąd rola dyplomaty w tej chwili bardziej polega na dyplomacji publicznej, to znaczy na jakby gdyby prezentowaniu obrazu swojego kraju, nie tyle z władzą, można, że się na ogół dogadują już sam na sam, bez pośrednictwa ambasadora, ale przede wszystkim społeczeństwo kraju, w których ambasadorzy urzędują. No i oczywiście, jak zawsze, ogromną rolą ambasadora jest zorientowanie się bardzo głębokie w strukturze społecznej, sytuacji politycznej, sytuacji gospodarczej, kraju urzędowania i informowanie swojego rządu, także ci szefowie rządów, czy głowy państw w momencie, kiedy dojdzie do spotkania, byli dobrze poinformowani. To jest rola ambasadora. Znaczy, na przykład spotkań, jak byłem ambasadorem z Izraelu, na mnóstwo prezydent najpierw Kwaśniewski, potem jak byłem dyrektorem departamentu, prezydent Kaczyński jeździł bardzo często do Izraela. Ale moją rolą było informowanie. Sprawdzanie, mówienie, z kim się spotkają, co jest ten człowiek, z kim się spotkają, jak należy z nim rozmawiać. I to jest właśnie rola ambasadora. Ale ambasador jest taki konsulent. O konsulach. To jest bardzo ważna funkcja, bowiem konsul ma inną rolę niż ambasador. Konsul jest opiekunem rodaków, którzy znajdują się na terenie jego obszaru urzędowania. On ma pomagać tym rodakom w sytuacjach dramatycznych, ma im ułatwiać różne sprawy urzędowe. Konsul może udzielać ślubów, konsul może wydawać wizy i tak dalej, i tak dalej. Słowem, on jest pewnym urzędnikiem, w pewnym sensie urzędnikiem stanu cywilnego dla rodaków, którzy mieszkają na terenie jego obszaru urzędowania. On podlega ambasadorowi w tym sensie, jak wszyscy pracownicy kraju na danym terenie, a jest o tyle niezależny, że tam się on podlega prawu przede wszystkim jako urzędnik stanu cywilnego i na przykład kwestia, nie wiem, zadania drawców z domu, udzielania ślubów, bo ambasador nie może kierować tego typu czynności konsularne, które mają charakter urzędowy. Są właśnie wyjątkowe konsulaty, które mają troszkę większą rolę, jak na przykład konsulat w Nowym Jorku, który miałem właśnie prowadzić, ponieważ tam jest, było i jest stanowisko organizacji, amerykańskiej organizacji żydowskiej. W związku z tym tą szczególną dodatkową rolę, jaką miał konsulat i ma do tej pory konsulat nowojorski, jest podtrzymywanie tych dobrych stosunków i tych relacji. Zresztą symbolem tego jest laweczka Karskiego, która jest umieszczona staraniem konsulatu przed wejściem do placówki, a zbieg ulic 37 ulicy Madison Avenue zostało również dzięki zabiegom konsulatu nazwane Jan Karski Corner, czyli zbieg ulicy Jana Karskiego. Jest takie potoczne przeświadczenie, że dyplomaci to mają takie łatwe i ciekawe bardzo życie, bo dużo podróżują, bo chodzą ciągle na jakieś przyjęcia, na lunche, spotykają ciekawych ludzi, organizują wizyty prezydentów, ministrów, premierów. I to jest oczywiście wszystko prawda, to jest treścią pracy ambasadora, a również bywa, że i konsula generalnego, ale na ile ambasador może mieć wpływ na kształtowanie stosunków z danym krajem, czy też całej polityki zagranicznej kraju swojego, który reprezentuje? Powinien mieć. Powinien mieć, dlatego że z założenia
jest on osobą najlepiej poinformowaną o danym kraju. Będąc na miejscu właśnie, chodząc na te przyjęcia, mając te lunche, cóż on robi? On po prostu poznaje ludzi, rozmawia z ludźmi i jest lepiej zorientowany, dlatego że oficjalne informacje, statystyki, dane gospodarcze, nie wiem, wszystkie informacje, które można uzyskać, jak gdyby w Polsce, ale to nie jest to trudne, można oglądać, można nawet śledzić w telewizji, to nie jest to samo, co prywatna rozmowa. I rolą ambasadora jest budowanie kontaktów, które powiedzą więcej o danym kraju, niż można wyczytać w gazetach, czy niż można dowiedzieć się ze statystyk. Takie drobiazgi, jak upodobania danego szefa państwa, bądź ważnego polityka, jak jego sympatie i antypatie, jak jego temperament, tego się nie wyczyta. Ambasador wie. Właśnie dzięki tym lunchom, przyjęciom, kontaktom i tak dalej. I on może w związku z tym przygotować swoich władców kraju do przeprowadzenia rozmowy w sposób najbardziej skuteczny. Ja przypominam sobie na przykład, jak briefowałem prezydenta Wałęsę, który przyjeżdżał do Ameryki po raz drugi w jego przypadku, ale po raz pierwszy jako prezydent kraju. Co komu należy powiedzieć, co komu nie należy powiedzieć, w jaki sposób przedstawiać argumentację. To była ogromna sprawa redukcji polskiego długu, wstąpienia Polski do NATO. I trzeba było po prostu wiedzieć, że na przykład z czynem nie można rozmawiać wprost o wstąpieniu do NATO, natomiast z prezydentem Bushem można i należy. Takie były po prostu różnego typu. Ja wiedziałem, jaki jest stosunek Cheneya do NATO, jaki jest stosunek prezydenta Busha. Dzięki temu miałem dobre stosunki z ówczesnym doradcą do spraw bezpieczeństwa. Od nim wiadłem kilka rzeczy. Na tym polega praca dyplomatyczna. Panie ambasadorze, pan będąc szefem placówki w Tel Awiwie, w Izraelu, zapewne miał pan różne sytuacje, bo stosunki polsko-żydowskie są często napięte, często wrażliwe i dochodzi do różnych napięć. Czy przypomina pan sobie jakąś taką sytuację, w której nagle jest jakiś kryzys? I wtedy jaka jest rola ambasadora? No cóż, rolą ambasadora, jak zawsze, rolą każdego dyplomaty jest przede wszystkim zapobieganie kryzysów, uprzedzanie kryzysów. To znaczy działanie takie, żeby kryzys nie wybuchł. Mówi się wiele o języku dyplomatycznym, o dyplomatycznym zachowaniu, a polega to po prostu na tym, żeby łagodzić ewentualne zadrażnienia. Jeżeli na przykład ukazuje się w prasie polskiej jakiś artykuł, który w przekonaniu władz, jeśli powiedzmy o Izraelu, jest antysemicki, to należy wytłumaczyć, że kto jest autorem tego artykułu, ten artykuł również bardzo się nie podoba władzom państwa. Dam przykład praktyczny. Jak przyjechał prezydent Kwaśniewski do Izraela, tą pierwszą wizytą, usłyszał bardzo głośne, różne antysemickie wypowiedzi księdza Ryzyka i radia Maryja. Moją rolą było przekonywanie rozmówców, czym jest Radio Maryja, że nie reprezentuje ono całego spektrum, nie tylko społeczeństwa polskiego, ale nawet polskiego kościoła, co polski kościół ma w stosunku do kwestii polskiego antysemityzmu, bardzo zróżnicowany. Nie mogłem cytować przeciwieństwie Radia Maryja, Jana Pawła II. To jest rola dyplomaty, żeby zapobiegać konfliktom. Jeśli już konflikt wybuchnie,
no to po prostu jakby, mówiąc angielska, damage control. Czyli kontrolować to mleko. Patrzeć, że to mleko nie rozlało się szerzej niż się już rozlało. Ja dodam przykład z drugiej strony. Bardzo często, nie tylko wtedy, kiedy kierowałem placówką, ale także przedtem i potem, na ten dzień ukazywały się te sformułowania, które są takie drażniące i takie niezgodne z rzeczywistością. Polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne. W Nowym Jorku działała organizacja bardzo znana, stara, jedna z najważniejszych polsko-amerykańskich organizacji, Fundacja Kościuszkowskiego. Z ówczesnym jej przewodniczącym Aleksem Skórzyńskim postanowiliśmy, że zwrócimy się do najważniejszych korporacji medialnych, głównie chodziło o prasę wtedy, aby do swoich stylebook, czyli takich książek, które mówią, jak należy jak należy artykuł umieszczać, gdzie umieszczać, nie mówią o treści, tylko mają swój ustalony styl. Inny ma New York Times, inny ma Washington Post, inny ma San Francisco Chronicle. I żeby do tej książki włożyć sformułowanie, które jest przyjęte przez UNESCO wobec Auschwitz-Birkenau. Jako były niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i śmierci na terenach okupowanych Polski. Zwróciliście się z tym do New York Timesa i do Wall Street Journal i oni się zgodzili wpisać to do tego stylebook. Co to spowodowało? W momencie, kiedy dziennikarz pisał artykuł na komputerze, napisał polski obóz śmierci, to była automatyczna korekta według tego sformułowania w UNESCO. I muszę powiedzieć, że ta inicjatywa przyniosła spore rezultaty i trochę tych takich sformułowań, które niezwykle były drażniące i czuły te kontakty i wywoływały niepotrzebne napięcia, to zostało w dużym stopniu, że tak powiem, zlikwidowane. W dużym stopniu, nie mówię, że całkowicie. Ja na sobie, że... To ja jeszcze do tego dodam, akurat wpisanie tego, tego sformułowania jako oficjalnej nazwy instytucji przez UNESCO, to była ciężka walka. To się odbyło w Nowej Zelandii. W Nowej Zelandii odbyła się szczyt UNESCO, gdzie ta decyzja miała być podjęta. I to była bardzo ciężka praca, jeśli by to było, żeby przekonać Izrael, żeby Izrael z tą inicjatywą wystąpił. No bo to było oczywiście, jeżeli Izrael z tą inicjatywą wystąpi, a nie Polska, to szansa przyjęcia tego będzie znacznie większa. No trzeba było przekonać nie tylko władzy Izraela, ale na przykład Instytut Yad Vashem, który w kwestiach zagłady jest taką wiodącą instytucją. Pamiętam moje wielogodzinne rozmowy z Avnerem Shalevem, szefem Yad Vashem, profesorem Bauerem, który był wtedy głównym historykiem Yad Vashem. I to było, i jeżeli ktoś się pyta, na czym polega taka codzienna praca ambasadora, to właśnie i potem rzeczywiście odnieśliśmy ten sukces, że ta oficjalna nazwa miejsca pamięci w Oświęcimiu została przyjęta jako oficjalna nazwa właśnie przez UNESCO. To był wielki sukces, pamiętam, Maciek, że brałeś w tym udział. Panie ambasadorze, czyli podsumowując, predyspozycje na ambasadora dziś są takie same, jak były kiedyś, kiedy Karski musiał być wykształcony, był wykształcony świetnie, musiał znać języki, znał bardzo dobrze języki, miał fotograficzną pamięć, co niezwykle pomaga, prawda? Miał umiejętność rozmowy, która nie doprowadzała do konfliktu, tylko do jakiegoś konsensusu. Co jeszcze? Co jeszcze predysponuje do tego, żeby dzisiejsza młodzież myślała o tym, że być może
chciałaby być w przyszłości dyplomatą? Przede wszystkim jest to kwestia, którą poruszyłaś, przestronne wykształcenie. Ambasador musi być człowiekiem wykształconym, oczytanym. On musi umieć prowadzić rozmowę na każdy temat. W związku z tym po prostu musi być człowiekiem generalnie, jakbyśmy powiedzieli, kulturalnym. Dlatego, że bardzo wiele, jeżeli się kogoś poznaje, no to zaczyna się od tak zwanego small talk. To rozmawia się o takich sprawach ogólnych. No i zaczyna się rozmowy od wrażliwych kwestii międzynarodowych. O tych, powiedzmy, jakiegoś urzędnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych kraju przyjmującego. No to zaczynam z nim rozmowę, nie wiem, o sztuce, o literaturze, o sporcie, o czymkolwiek. Poznaję człowieka, ale potem w miarę poznawania, jak gdyby no, zaprzyjaźniam się z nim i wtedy mogę zacząć rozmawiać już o tych kwestiach, prawda, delikatnych. No. Co sądzisz, po wypiciu, prawda, tych ileś łóżek, prawda, mogę zapytać, co byś sądził, gdybyśmy zrobili to i to, jaka by była reakcja waszego rządu? Mm-hmm. To nasz minister na to powiedział. Tam jest jeszcze jedna bardzo duża umiejętność dyplomatyczna. Mianowicie rozeznanie w ogromnej masie ludzi, z którymi się spotykamy, tych, którzy w przyszłości będą decydentami. I to niekoniecznie samej dyplomacji, ale na przykład. Że na przykład bardzo zaprzyjaźnili się mój szef ambasador Kazimierz Świętej Pamięci, Kazimierz Iwanowski, z najlepszych ambasadorów, jakich mieliśmy. Wspaniały człowiek, temu jego zastępcą, bardzo blisko współpracowaliśmy i zaprzyjaźniliśmy się skromną panią profesor z Uniwersytetu Georgetown, która była z pochodzenia czeską i spędziła półtora roku w Polsce na stypendium, w związku z tym mówiła po polsku. Na pewno rzeczy była na kolacji, rozmawiali z nią wielokrotnie i tak dalej, i tak dalej. No to Madeleine Albright, która potem została szefową Departamentu Stanu. I oczywiście spotkania z nią potem zaczęła pisze, to jest ostatnio. Miałem zaszczyt spotkać się z nią na szczycie NATO w Warszawie, przyjechała wraz z prezydentem Obamą i spotkałem się z nią i Financial Times powiedział, że pewne sformułowania, przemówienia Obamy były podsunięte przez Madeleine Albright. Ja przypomnę naszym uczniom, że pani Madeleine Albright przejęła katedrę po Janie Karskim, kiedy Jan Karski odszedł z Uniwersytetu Jezuickiego, Uniwersytetu Georgetown na emeryturę. Ona przejęła jego katedrę. Panie ambasadorze, czy wystarczy, że ktoś jest przestronnie wykształcony, zna języki, jest zainteresowany dyplomacją, żeby zostać dyplomatą, czy trzeba też należeć do jakiejś partii politycznej, czy być jakoś powiązanych z władzą, z prezydentem, z premierem, z rządem? W świecie idealnym tak być nie powinno. W świecie realnym jest różnie w zależności od danego rządu. Ja miałem to szczęście, że cała moja kariera dyplomatyczna upłynęła w czasie rządów w pełni demokratycznych, gdzie była budowana służba cywilna i gdzie ta służba cywilna nie ze wszystkimi, nie idealnie, ale jednak funkcjonowała. W związku z tym mogłem jako dyplomata funkcjonować pod rządami różnych koalicji, a byłem dyplomatą pod rządami zarówno koalicji lewicowych, SLD, prawicowych, centrowych, Unia Demokratyczna i AWS, bardziej prawicowych,
czyli Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Kaczyński. I to funkcjonowało dobrze. Teraz, z tego co wiem, funkcjonuje nieco gorzej i jakby lojalność polityczna, nawet w oficjalnych dokumentach, jest wymieniana jako warunek odgrywania ważnej roli w dyplomacji. To jest sprawa delikatna. Nie jest tak, że można zupełnie sprawy polityczne od dyplomacji odsunąć. To jest kwestia, mówiłem tutaj o tym zaufaniu. To jest również kwestia zaufania między władzami kraju wysyłającego ambasadora, rząd, czy prezydent kraju wysyłający ambasadora, czyli do niego pełne zaufanie. Pełne zaufanie to będzie lojalne w 100% w stosunku do poleceń wydawanych przez centralę. Będzie reprezentował linię prezydenta czy linię rządu, bywają sytuacje, kiedy prezydent i rząd są z różnych opcji politycznych. I wtedy jak gdyby znowu umiejętnością dyplomacji jest jak gdyby reprezentowanie nadrzędnego interesu państwa z jakby pominięciem tych politycznych sporów i przedstawianie tych politycznych sporów w sposób, który będzie szkodził interesom państwa jako takiego. I to jest bardzo wielka, jak gdyby rola również dyplomacji, żeby te spory polityczne, no to jest rzecz każdej demokracji naturalna, że istnieją spory polityczne, w sposób umiejętny przedstawiać i potrafić wnieść się ponad te spory, jak gdyby reprezentując interes państwa jako całości, bo wiadomo, rządy mijają, prezydenci mijają, a państwo trwa. To jest różnie rozwiązywane. Na przykład w Stanach Zjednoczonych przy każdorazowym wyborze prezydenta wszyscy ambasadorowie składają dymisję i nowy prezydent niektórym przedłuża misję, niektórym nie. Znaczy to nie jest tak, że to jest, że powiedziałbym polityczne podporządkowanie to jest tylko cecha ustrojów niedemokratycznych. Demokratyczne ustroje też istnieje. Bo oczywiście kraje o wypróbowanych demokracjach właśnie tworzą tą warstwę, którą się nazywa służbą cywilną, czyli lojalnych urzędników państwa, którzy służą każdemu rządowi niezależnie od jego politycznej barwy. I takim właśnie człowiekiem był Kaczyński. Kaczyński był niemal modelowym przykładem takiego właśnie państwowca. Człowieka, dla którego państwo polskie było najważniejsze. On był, jak gdyby, zaczynał karierę w czasie rządów Piłsudskiego. Prawdopodobnie powiedziałbym, może nie autorytarne, no ale powiedzmy, miały charakter nie do końca demokratyczny, czyli lojalny wobec tego rządu, jako przyszły dyplomata. Potem, jak wiadomo, rząd się zmienił, władzę objął opozycja, generał Sikorski był również opozycją. I Karski lojalnie służył temu rządowi londyńskiemu, któremu przewodniczył Sikorski, mało tego, zyskał pełne zaufanie Sikorskiego. Sikorski miał pełne zaufanie do Karskiego, wysyłając go jako swojego przedstawiciela do Waszyngtonu, miał do niego pewne zaufanie, bo wiedział, że to jest człowiek, dla którego interes polski jest nadrzędny, a nie interes takiej czy innej partii. A nawet w czasie wojny walki partyjne w polskim rządzie, czy w wojnie polskiej emigracji były bardzo silne. Jeszcze coś dodam, że mianowicie, że Karski przed każdą swoją misją spotykał się z przedstawicielami różnych ugrupowań. Ugrupowań, które ze sobą konkurowały, które nie lubiły się, można powiedzieć, które miały zupełnie odmienne czasami koncepcje i podziemia, i tego, jak Polska ma wyglądać po zakończeniu wojny. I Karski, ponieważ miał fotograficzną pamięć,
W związku z tym te relacje przekazywał w sposób niemalże dosłowny, nic nie dodawał, nic nie ujmował i wtedy właśnie zaskarbił sobie zaufanie wszystkich, co jest kolosalnie trudne, że wszyscy mieli do niego zaufanie, ponieważ wiedzieli, że Karski nie wykorzysta tego. Zresztą on powiedział takie zdanie, że w swojej misji, w swojej pracy starałem się nikogo nie zawieść. Nie zawieść niczyjego zaufania. Panie ambasadorze, proszę powiedzieć na zakończenie tego wątku, co było dla Pana najprzyjemniejsze w tej pracy? Najprzyjemniejsze było oczywiście, był to okres w ogóle dla wszystkich polskich dyplomatów, bodaj najwspanialszych, chyba w historii całej dyplomacji polskiej. Powiem o to, Polska z pewnego rodzaju kariasa w stosunku międzynarodowych czasach komunistycznych, że kiedy ja przyjechałem do Waszyngtonu, to formalnie rzecz biorąc, nie wolno nam się było oddalać od miejsca zamieszkania ponad 20 mil. Byliśmy cały czas na podsłuchu. No byliśmy, prawda, przedstawicielami wrogiego państwa komunistycznego, czyli wrogami. Przypomnij, który to był rok? 1990 rok. Czyli to od dwóch lat Polska jest wolnym krajem po wyborach 80. Od roku jest Polska wolna. Dokładnie. Nie od roku. Ja przyjechałem do Waszyngtonu w lipcu, a Polska formalnie rzecz biorąc tworzyła rząd pierwszego marca mazowieckiego we wrześniu. Jeszcze nie cały rok teraz. Ten PR został rozwiązany w styczniu. To się wszystko działo. No a wybory prezydenckie były właśnie dopiero w 90. roku. Ten proces przechodzenia od komunistycznej dyktatury do demokratycznej Polski trwał. Ale to zaufanie, jakie myśmy zyskali, które pozwoliło na wstąpienie do Unii Europejskiej, wstąpienie do NATO, to była nieprawdopodobna nagroda. I to nagroda, którą się widziało nieomal z dnia na dzień, jak to zaufanie rosło, jak było widać, to jesteśmy coraz bardziej szanowani, coraz bardziej nasze zdanie jest wysłuchiwane, że nasze argumenty trafiają. I było łatwiej. Wszyscy. Było wiele oporów. Cała ta walka o wstąpienie Polski do NATO to była ciężka praca. Mówię o tym moim okresie waszyngtońskim. Ale powiedziałbym, satysfakcja z tego była przeogromna. A jeżeli chodzi o Izrael, no to znów z okresu, żebyśmy odbudowali dopiero w 90 roku nasze relacje po 23 latach. Nie tylko zamrożenia, ale powiedziałbym głębokiej wrogości. Izrael nie postrzegany w Polsce jako uosobienie wszelkiego zła, a mógłby sobie szczerze, Polska była przedstawiana w Izraelu jako siedlisko chorych nacjonalistów i antysemitów. W 1968 roku nie było to, powiedziałbym, znaczy ten 1968 rok zaszkodził nam ogromnie. I odbudowanie zaufania. Pokazanie, że demokratyczna Polska to nie jest ta Polska komunistyczna, a nawet to nie jest ta Polska przedwojenna, gdzie antysemityzm był bardzo silny, że my chcemy jakby powrócić do naszej tradycji wielonarodowej, otwartej, tolerancyjnej Rzeczpospolitej, wieku XVI-XVII i znów to było niewiarygodne, jak w ciągu 5 lat to podejście do Polski się zmieniło. Jak ludzie, którzy zarzekali się, że nigdy nie pojadą do Polski, bo to jest kraj naszych nieprzyjaciół, po powrocie do Polski mówili, to zupełnie co innego. No i moja największa satysfakcja osobista. Ja specjalnie dużo siły, energii i czasu poświęciłem na gdyby pojednanie z tą grupą szczególnie dotkniętą z
przez komunistyczne władze, czyli Andrzeja Dana na co dzień. To była grupa kilku tysięcy ludzi w Izraelu i dobrze zorganizowani. Ja do nich dotarłem, nie było to łatwe, bo organizowałem najwspanialne spotkania. No miałem tam szereg różnych programów, no ja się żegnałem, to usłyszałem zdanie, panie ambasadorze, pan nam przywrócił Polskę. No było to satysfakcja radka. Brawo, brawo. Panie ambasadorze, mówił pan, że w czasie, kiedy Polska budowywała to zaufanie w 90. latach, przecież kierownikiem placówki nie był profesjonalista, a nie był ambasador, który był szkolony, czy też był wykształcony w tym właśnie dyplomatycznym kierunku. To był wybitny dziennikarz polski i opozycjonista. Czyli jednak bywają takie momenty, kiedy ambasadorem może być ktoś, kto nie jest profesjonalnym dyplomatą, tylko jest człowiekiem wybitnym w jakiejś innej dziedzinie. Czy mam rację? No oczywiście, zawsze tak jest, bardzo często się uważa i wszystkie kraje sięgają do tego rodzaju zasobu, że na stanowiska szczególnie ważne mianują nie zawsze zawodowych dyplomatów, tylko wybitnych ludzi, dlatego że z kolei ci ludzie wybitni mają łatwiejszy dostęp nieraz do swoich partnerów niż mogliby mieć zawodowi dyplomaci. No a tutaj jeszcze chodziło o tą wiarygodność polegającą na to, że to był opozycjonista, człowiek autor wielu artykułów w prasie podziemnej, człowiek godny zaufania. To jest jeszcze bardzo ważne, że żeby być dobrym dyplomatą, trzeba zbudować zaufanie do siebie. No to zaufanie również wynika z pewnej drogi życiowej. I człowiek mający pewną drogę życiową, to zaufanie zyskuje łatwiej niż ktoś. Przypomnijmy nazwisko tego ambasadora, pierwszego ambasadora. Kazimierz Dziewanowski. Kazimierz Dziewanowski. A jak jest dzisiaj? Na czym dzisiaj polega dyplomacja, kiedy mamy pandemię? Kiedy nagle większość krajów na wszystkich kontynentach ma ten sam problem. Na różnym poziomie, ale ten sam problem. Jak pan obserwuje teraz dyplomację, kiedy trzeba się porozumiewać z Chinami i z Amerykanami, z Francuzami, czasami nie tylko z przyjaciółmi, ale także z wrogami? Zawsze się w dyplomacji rozmawiało również z wrogami. To później nikt nie zabiera z przyjaciółmi, zawsze zabiera się z wrogiem. No i na tym właśnie polega dyplomacja. I to właśnie czasem wyśmiewany język dyplomatyczny, żeby nawet jeżeli z danym krajem wiele nas dzieli, czyli bardzo krytyczni w stosunku do tego kraju w jakichś obszarach, to potrafić tak rozmawiać, żeby te różnice nie przeszkadzały w załatwianiu spraw dla obu krajów ważnych. To jest ta właśnie umiejętność dyplomatyczna, nawet jeżeli uważamy reżim chiński za niedemokratyczny, opresyjny, to w takiej sprawie, jak walka z koronawirusem, tam powinno się działać razem, jak gdyby tamte sprawy odłożyć na bok, nie zapominając o nich, ale nie jakby rozdrapują. Znaczy, rozpoczynać rozmowy na przykład o zakupie testu od tego, a wy jesteście, uważacie się prawa człowieka. No, powiedzmy, trzeba wiedzieć, kiedy, komu, w jakiej formie powinien wyrazić, że będziemy rozmawiali na przykład o jakimś porozumieniu między zawodowym a właśnie przestrzegania praw człowieka, to jest forma, to jest czas, kiedy tego typu sprawy należy podjąć. Jeżeli rozmawiamy o maseczkach, to nie podejmujemy w tym momencie tej sprawy. Panie ambasadorze, w takim razie, co to znaczy dyplomatyczna odpowiedź? Rozmawiać dyplomatycznie. Czy to jest coś takiego, jak kiedyś powiedział
osiedliony na sowiecki dyplomata brytyjski Sir Henry Wotton, który tak podsumował profesję dyplomatów. Są to uczciwi ludzie, wysłani za granicę po to, aby kłamać dla dobra swego kraju. No i właśnie dyplomatyczna odpowiedź jest to, jeżeli się chce przekazać jakąś niemiłą prawdę, chodzi o to, żeby ją tak przekazać, żeby nie zaobić sytuacji samym przekazem. To jest takie powiedzenie łacińskie, które powinno być jakim drogowskazem każdego dyplomaty. Forte in res, suaviter in modo. Czyli w sprawie twardo, w sposobie miękko. To znaczy, jeżeli ja mam komuś powiedzieć, że na przykład nie zgodzimy się na taki czy inny układ międzynarodowy, bo mamy inne zdanie i uważamy, że ten układ dla mojego kraju jest niekorzystny, albo mamy, nazwijmy to, wyższe racje, na przykład nie zgodzimy się na to, żeby można było, nie wiem, dysydentów wydawać krajowi, gdzie oni mogą zostać uwięzieni czy nawet zabici. Chodzi o to, żeby taką informację przekazać w sposób, który nie będzie jeszcze dodatkowo antagonizował kraju, którym być może trzeba będzie wkrótce załatwiać jakieś sprawy. To nie jest kwestia kłamstwa, to jest kwestia, że jeżeli się na przykład mój kraj nie chce czegoś zrazić, to dyplomatyczna odpowiedź polega na tym, żeby powiedzieć być może sprawy mogą się ujawnić w najbliższym czasie. Słowem, nie powiedzieć wprost. Czy jeżeli ktoś mi mówi na przykład, moich rozmówców, nie, w naszym kraju nie ma żadnych więźniów politycznych. Ja wiem, że ci więźniowie są. Ja nie mogę powiedzieć, pan kłamie, pan opowiada bzdury, bo ja wiem. Z naszych informacji wynika, że być może są przypadki w pańskim kraju, w którym jednak są więźniowie, a nie powiedzieć, pan mi skłamał. To jest ta umiejętność, ale to jest umiejętność, która w zasadzie powinna cechować każdego dobrze wychowanego człowieka, żeby po prostu nie mówić ludziom w oczy rzeczy przykrych. A czy sądzi pan, że dyplomacja może się przydać na przykład w szkole? Czy w kontaktach z rówieśnikami? Oczywiście. Bardzo proste. No, konflikty ze szkołą w ogóle ludzką. Konflikty są nieustanne. Chodzi o to, żeby te konflikty ułagodzić. W tym sensie, że jeżeli na przykład ktoś, nie wiem, odmówiłby za moimi plecami, ja mam do tej osoby głęboki żal o to, że obmówimy za moimi plecami. To mam dwie możliwości. Albo całkowicie tej osoby unikać, co raz jest trudne, przykre. Albo pogodzić się z nią w ten sposób, że powiedzieć, jest mi bardzo przykro, robię dużą przykrość, ale dla tego, żeby nasza klasa, powiedzmy, lepiej funkcjonowała jako zbiorowość, odłóżmy to, zapomnijmy w tej chwili i spróbujmy współpracować niezależnie od tego, że mamy do siebie żal. I to jest dyplomacja. To jest dyplomacja w codziennych stosunkach, prawda? Przychodzenie w przykład uważam kogoś za niezbyt rozgarniętego, no to nie mówię mu tego w oczy. No nie mówię mu tego w oczy, nie mówię, że jesteś głupi, tylko mówię mu, no słuchaj, może jeżeli byś spróbował na daną sprawę spojrzeć z innej strony, może byś wychwycił istotę tej sprawy, na przykład zamiast powiedzieć, że jesteś głupi i niczego nie rozumiesz. To takie proste sprawy. A w takiej relacji, powiedzmy, maturzysty i nauczyciela, jeżeli wyobraźmy sobie taki abstrakcyjny zupełnie, a może i nie abstrakcyjny, sytuację, kiedy nauczyciel jest jawnie niesprawiedliwy, źle ocenił
no już prawie dorosłego mężczyznę czy kobietę. I czy można mu to powiedzieć, jest pan czy pani niesprawiedliwy? Znowu w sposób dramatyczny. No to znaczy jak? Ja bym nie powiedział, jest pan niesprawiedliwy. Ja bym powiedział, jest pan niesprawiedliwy, jest sądem wartościującym. W dyplomacji by się powiedziało w ten sposób. W mojej ocenie subiektywnej pana ocena mojej pracy jest niesprawiedliwa. Ja ją osobiście uważam za niesprawiedliwą. A nie powiedzieć, że jest pan niesprawiedliwy. To dwie zupełnie różne rzeczy. Panie ambasadorze, ja mam pytania od młodzieży. I pozwoli pan, że teraz przejdę do tego. Pierwsze pytanie. Czy zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych dla Polaków uważa pan za wyraz docenienia roli Polski jako sojusznika Stanów Zjednoczonych? No, ja bym tak nie powiedział, dlatego że przede wszystkim docenienie Polski jako sojusznika było przede wszystkim przyjęcie nas do NATO, nasza rola w NATO, przysłanie do tej żołnierzy, to jest porównania ważniejsze. Wizy miały charakter bardziej, powiedziałbym, prestiżowy, dlatego że było to w pewnym sensie jakaś dyskryminacja, dlatego że inni sojusznicy amerykańscy temu obowiązkowi nie podlegali, a Polska wciąż jeszcze podlegała ze względu historycznym, dlatego że była bardzo duża emigracja polska do Stanów Zjednoczonych, do Stanów Zjednoczonych. Poza tym sama strona praktyczna tego nie jest aż tak istotna, dlatego że już wiele lat temu Amerykanie dawali 10-letnie wizy. Więc jak ktoś raz wizę dostał, to już potem żadnej wizy nie potrzebował. Ale ma to raczej charakter, powiedziałbym, symboliczny. To jest symbol ważny, niewątpliwy, ale nie przeceniałbym tego jako wyraz dobrych stosunków. Znacznie ważniejszy są ci żołnierze amerykańscy, którzy tutaj ćwiczą razem z naszymi żołnierzami, za ich obecność fizyczna ma z porównania większe znaczenie. Uczniowie wiedząc, że Jan Karski w czasie II wojny światowej odegrał dużą rolę w raportowaniu wobec aliantów sytuacji polskich Żydów, Żydów w ogóle na okupowanych terenach Polski, pytają, czy byli też inni dyplomaci i chciałabym, żebyśmy przypomnieli tych innych dyplomatów, którzy również w czasie II wojny światowej wobec ludobójstwa starali się czy to protestować, czy pomagać indywidualnie przetrwać, czy przeżyć ten czas. No było bardzo wielu takich dyplomatów różnych krajów. Polski przede wszystkim wymieniłbym Henryka Sławica, który służył na Węgrze, które były wtedy sojusznikiem Hitlera, trzeba pamiętać, i który wydawał masowo polskie wizy, polskie paszporty uciekinierom żydowskim na Węgry, tak żeby oni mogli wyjechać z Węgier na zachód. Bardzo wielu Żydów uratowało się w ten sposób dzięki Sławikowi. Podobną akcję prowadził nasz konsul w Marsylii, również w Francji Wiszy, która była formalnie neutralna, ale praktycznie była sprzyjona z Hitlerem. No, inny dyplomat, no to słynny Kihara japoński w Kowinie, który masowo wydawał japońskie wizy pozwalające Żydom na przejazd do znajdującego się wówczas pod okupacją japońską w Szanghaju, gdzie parę tysięcy polskich Żydów uratowało się. No, to
Również Tadeusz Romer, prawda, który był w Japonii. Był w Japonii z kolei i też ten egzodus polskich Żydów do Szanghaju ułatwiał. Także tych dyplomatów było wielu. Karski, nie był dyplomatą, Karski był kurierem, Karski był żołnierzem, Karski przekazywał informacje. Natomiast to była, zaczęliśmy od roli konsulów, to była wielka rola konsulów. Ci konsulowie, którzy mieli tę władzę wydawania dokumentów i wiz. I oni, niektórzy z nich z tej władzy, zresztą wbrew swoim rządom, Sobiehara został odwołany i bardzo w Japonii za swoją działalność. Był taki również konsul chiński w Wiedniu, który, pamiętam w tej chwili jego nazwisko, który wydawał chińskie wizy Żydom austriackim. W tym czasie, kiedy przekraczanie granic było kwestią życia i śmierci, rola konsulów była niewiarygodna. Ostatnio dużo się mówiło o naszych dyplomatach w czasie II wojny światowej w Szwajcarii, w Bernie, o Aleksandrze Ładosiu. Czy może Pan trochę przybliżyć naszym uczniom tamtą działalność? Z tego co wiem, bo ja studiowałem tego szczegółowo, z tego co wiem, to również była kwestia wydawania polskich paszportów. Bo to było istotne. Południowoamerykańskich chyba. To południowoamerykańskie fałszywe paszporty. Wydaje mi się, że to na tym polegało, że dyplomaci nasi kupowali u konsulów honorowych państw południowoamerykańskich fałszywe paszportów, które były smuglowane dla Żydów. I tą grupę kierował Konstanty Rokicki z naszej ambasady w Bernie i Aleksander Ładosz. To była oczywiście duża grupa, prawda? Tak, ale to była działalność taka, powiedziałbym, podziemna, konspiracyjna. To była działalność, kupowanie fałszywych paszportów, to była działalność ewidentnie podziemna, łamiąca prawo. Ale również to była kwestia bardzo istotna, że na przykład uciekinierzy nie mający papieru mogli dostać polski paszport. Chciałbym zapytać, czy uczniowie mieliby jakieś w tej chwili pytania, czy to do pana ambasadora, czy do mnie, czy do pani Bożeny Regulskiej-Komornickiej. Bardzo zachęcamy. Dzień dobry, Patryk Marciński z pierwszej audio. 1 maja 2020 roku przypada 16. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. I mam pytanie, jaką pozycję według Państwa ma Polska obecnie wśród innych państw danych związków? Boi się Pan, że się Unia rozpadnie? Nie, bo po prostu mam te pytania. Panie ambasadorze, proszę bardzo. Znaczy Polska miała bardzo silną pozycję w Unii, co takim najbardziej widocznym symbolem było wybranie na najwyższego urzędnika unijnego, czyli przewodniczącego Unii Polaka Donalda Tuska, a wcześniej na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego też Polaka, byłego premiera Buzka. W tej chwili, jak wiadomo, Polska pozostaje sporze z Unią, jest toczone postępowanie pod artykułem 7 Traktatu Europejskiego naruszanie praworządności w Polsce. Ten proces wciąż trwa, toczą się sprawy przez Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu przeciwko Polsce właśnie o różnego rodzaju naruszenia traktatowe. W związku z tym, z oczywistym względem, nasza pozycja w Unii bardzo osłabła przez te właśnie, nazwijmy to, zaburzenia. No ale faktem pozostaje, że to, że Polska jest, należy do tej, w tej chwili wystąpieniu Wielkiej Brytanii, Wielkiej Piątki, czyli tych 5 największych krajów
unijny, no, zarówno ludnościowo, jak i gospodarczo, to jest przypomnijmy Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Polska, kraje, które w sumie stanowią 3/4 potencjału, 5 krajów stanowią 3/4 potencjału gospodarczego i ludnościowego całej Unii, więc z oczywistych względów nie może być marginalizowana, no bo stanowi tak ważny element całej konstrukcji. I ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz. Nie przejmowałbym się katastroficznymi opowieściami o końcu Unii w związku z koronawirusem. Przede wszystkim nie jest prawdą, że Unia zawiodła. Unia zrobiła to, co mogła zrobić. Unia nie ma żadnych własnych zasobów. Zasoby mają tylko państwa członkowskie. Unia wszystko, co może zrobić, to koordynować działania państw członkowskich. Nie ma swoich własnych bagażynów, nie ma swoich własnych. I w tej chwili ta pomoc finansowa polegająca na rozluźnieniu kryteriów, jak mogą być wydawane pieniądze unijne, jest ogromnie ważna, dlatego że to są miliardy całej Unii, które mogą być przeznaczone na walkę z koronawirusem i już są przeznaczane, a które w przeciwnym razie musiałyby zostać zwrócone, jak gdyby to znaczy niewykorzystane, dlatego że proces inwestycyjny, pieniądze będą przeznaczone na różne infrastrukturalne projekty, które w tej chwili z natury rzeczy nie są priorytetem, no bo priorytetem jest walka z koronawirusem. Ja wierzę, że Unia wyjdzie z tego kryzysu wzmocniona, mało tego, nie jest wykluczone, że sprawa, która ostatnio u Unii była taka najpoważniejsza, czyli wystąpienie Wielkiej Brytanii, może się cofnąć, być może po koronawirusie Brytyjczycy dojdą do wniosku, że to było zbyt pochopne, dlatego że cały ten proces występowania został zamrożony. W tej chwili nie ma żadnych rozmów na temat wystąpienia Wielkiej Brytanii. Dziękuję. Czy jeszcze są może jakieś pytania? Nie wiem, ile mamy czasu. Wydaje mi się, że już się nam czas skończył, ale to jesteśmy w rękach pana Piotra, prawda? Ja myślę, że możemy kontynuować. Jeszcze jak ktoś ma jakieś pytania. Czy ktoś ma jakieś pytania? Może Klaudia? No słucham. No to Mikołaj chyba się przekazał. Proszę Mikołaj. O! Dobra, mogę zadać. To jest takie pytanie, takie może bardziej przyziemne, w porównaniu do tego, o czym rozmawialiśmy już tutaj przez to całe spotkanie, ale czy kiedykolwiek w karierze dyplomatycznej miał pan jakieś, może nie do końca przyjemne spotkanie z dyplomatą z innego kraju, że może puściłem mu trochę nerwy na spotkaniu, ktoś powiedział kilka słów za dużo. Strasznie mnie to ciekawi, czy takie błędy zdarzają się w tak ważnych sprawach, jak dyplomacja zagraniczna. Zdarzają się. Ja mogę przytoczyć jeden przykład. Izraelu, rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych tego kraju, ale on reprezentuje taką skrajnie religijną partię Czas. I oni w pewnym momencie odmówili przedłużenia wizy przedstawicielowi polskiego lotu. Jest umowa między Polską i Izraelem na temat przewodów lotniczych, jest powiedziane, że Polska ma swojego przedstawiciela, lot ma swojego przedstawiciela na Tel Awiwie, El Al ma swojego przedstawiciela, bo kiedy był monopol El Alu i lotu na przewody między Polską i Izraelem, no i powiedzieli, że 5 lat minęło, a wolno wydawać się tylko na 5 lat i ich prawo jest ważniejsze niż umowa międzynarodowa. No już powiadam, że ta umowa międzynarodowa jest ważniejsza niż ich prawa. Jeżeli oni wydalą naszego przedstawiciela lotu, to będziemy musieli zrobić to samo z ich przedstawicielem, a być może w ogóle zawiesić loty. No i to bardzo z mojej strony troszeczkę blef, no bo nie miałem upoważnienia ze strony rządu polskiego, żeby zawieszać komunikację lotniczą, no ale ten blef
zadziałał i wizja została przedłużona. Może ze strony z naszym dzieckiem jest jakieś pytanie, na razie chłopcy tylko zadają. To może Klaudia albo Natalia. Jest to krębowe, więc... Dlatego dziewczyny, bo bardzo to jest interesujące, że kiedyś oczywiście historycznie dyplomacja była wyłącznie domeną męską. Tak jeszcze było przed wojną w czasach polskiego, tak jeszcze było dość długo po wojnie. Natomiast w tej chwili jest bardzo wielu, bardzo licznych dyplomatów, kobiet i rzeczywiście zarówno jeżeli chodzi o Polskę, mieliśmy bardzo wybitne postacie właśnie dyplomacji. Obecna tylko, że tak powiem, słuchem, a nie obrazem Grażyna. Mieliśmy no właśnie obecna tutaj prowadząca i Ewa, konsula w Nowym Jorku, to jest więcej niż ambasada w niejednym kraju. Nowy Jork ma 9 milionów mieszkańców, a więcej niż niejeden kraj europejski. No i te właśnie kobiety odebrały do tej naszej dyplomacji ambasador Suchocka Suchocka w Watykanie odegrały ogromną rolę i bardzo się dobrze zapisały w historii naszej dyplomacji, zresztą podobnie jak dyplomacji wspomniana tu już Marlene Albright i wiele innych bardzo wybitnych kobiet, które kierowały dyplomacją swoich krajów. A mam pytanie, jak zacząć, od czego może zacząć swoją przygodę z dyplomacją? No to się troszkę zmienia, nie wiem dokładnie w tej chwili, jak to wygląda za moich czasów. Być może nadal trwa to w ten sam sposób. Były jak gdyby dwie drogi. Była taka szkoła dyplomacji imienia Paderewskiego, kierowana jest to też naszą bardzo wybitną przedstawicielkę dyplomacji Kasię Skurzyńską, naszego ambasadora w Lizbonie, w Brazylii. I można było po prostu dostać się do tej szkoły. To nie było łatwe, bo było wszystko. Ale nie było to zanadto, ten tekst był takie... Prosto pomocy. To była szkoła podyplomowa. Oczywiście podyplomowa, ale że trzeba mieć jakieś. Znaczy nie można zacząć kariery dyplomacji, nie mając studiów i nie znając języków. To są dwa warunki sine qua non. Trzeba dać co najmniej dwa języki i to piękne, to znaczy sposób, który pozwoli na swobodną rozmowę czy wykład w języku, który się zna. No i jakieś studia, najczęściej to są studia już to prawnicze, już to ekonomiczne, już to powiedzmy jakieś historyczne. Następnie właśnie można było się zapisać do szkoły dyplomatycznej, no i wtedy po tej szkole dostawało się niejako z automatu stanowisko w NSZ. Ta szkoła została jakoś tam zreorganizowana, nie wiem dokładnie jak to w tej chwili wygląda. Była jeszcze druga droga, mianowicie istnieje taka ogólnokrajowa instytucja, tak zwany KSAP, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Warszawa. I w ogóle kadry całej administracji. I tam w tej szkole również jest wydział dyplomatyczny i można było, wielu dyplomatów właśnie było absolwentami KSAP. To była dwuletnia szkoła podyplomowa, mieści się w Warszawie. To były jak gdyby dwa sposoby. No był jeszcze taki sposób, jak powiadam, rzadki, ale zdarzający się, że właśnie kierowano wręcz ambasadorem na jakąś wybitną postać, ale na ogół ci ludzie nie zostawali. Mieli swoją funkcję i do tych dyplomacji odchodzili. Wreszcie była jeszcze jeden sposób, mianowicie jacyś wybitni specjaliści. Na przykład
wiąże jakimś bardzo rzadkim, a potrzebnym językiem. Czasami po prostu jak gdyby wynajmowanie do dyplomacji, bo akurat była potrzeba, nie wiem, w ambasadzie w Stalinie kogoś, kto mówi po hiszpańsku. Mało kto w Polsce mówi po hiszpańsku, jeżeli ktoś mówi akurat po hiszpańsku, a spełnia wszystkie inne kryteria, to to mógł być po prostu zatrudniony w ambasadzie estońskiej, w ambasadzie polskiej w Stalinie. Wiele innych takich jest, prawda, języków bardzo rzadkich, gdzie jest sama znajomość języka i usług pewną, albo jakiś właśnie specjalista od jakichś kwestii, na przykład ekonomicznych, potrzebny w jakiejś ambasadzie właśnie zastąpieniem rynku naftowego w Kuwejcie czy w Katarze. Także mogą być tego typu specjalne umiejętności, które są po prostu potrzebne dla nich. To jest też prawda, wie, że jest jakiś wybitny specjalista od rynku naftowego, potrzebny jest nasz, prawda, radca handlowy Katarze, no i wtedy zostaje manualem tym radcą, więc tego typu drogi. No i wreszcie jeszcze jedna droga, to się mało mówi, ale bardzo istotna, no dyplomacja to również służby. I bardzo wiele osób do dyplomacji trafia poprzez służby specjalne, czyli po prostu na tym przypadku agencji wywiadu. To nie są, prawda, szpiedzy, którzy się pod przykrywką działają, tylko to są po prostu oficjalni przedstawiciele naszych służb, których rolą jest podtrzymywanie kontaktów służbowych. To jest wreszcie wojsko, atasze wojskowi, no za takim do dyplomacji, jako atasze wojskowe. Są wielu wybitnych generałów, jak na przykład generał pierwszy, który jest realny w Iraku, jest mianowany ambasadorami po prostu. W Iraku, gdzie trwała wojna, rzeczywiście mianowanie generała ambasadora była najbardziej uzasadnione. Maciek, panie ambasadorze, możesz rozszerzyć to pytanie, czy możesz powiedzieć, tak, żeby już państwu dać taki już pełny obraz dyplomacji takiej od kuchni. Jak jest budynek ambasady, czy budynek konsulatu, siedziby placówek, naszych placówek, to jest terytorium Rzeczpospolitej, prawda? Czy ono jest w Nowym Jorku, czy w Waszyngtonie, czy w Kuwejcie, to jest terytorium Polski. I w ambasadzie. Kto jest w ambasadzie? Jest ambasador i kto jeszcze? To jest cały ONZ, w zależności oczywiście, w zależności od kraju, te stoły mogą być skromne, kilkuosobowe i mogą być skromne, jak na przykład w Waszyngtonie było kilkadziesiąt osób. Dlatego, że to jest kilka takich podstawowych działów w każdej ambasadzie. To jest dział konsularny właśnie. To są w wielkim kraju jak Stany Zjednoczone są konsulaty, że tak powiem, samoistne, ale w większości krajów po prostu jest tylko dział konsularny ambasady, a jak taki krajów, w większości krajów mniejszych. No i to jest cały duży pion na kraju, tak jak Izrael, to było kilku konsuli, no bo to jest kwestia, prawda, obywatel i tak dalej, i tak dalej. Następnie jest dział gospodarczy, radca handlowy, i to było reorganizowane, nie wiem dokładnie, jak to w tej chwili wygląda, bo kiedyś to byli przedstawiciele Ministerstwa Handlu, to już nie ma Ministerstwa Handlu, ale ten dział gospodarczy, to nawet też kilkuosobowy, w mniejszych krajach nawet było być kilkunastoosobowy. Pamiętam w Waszyngtonie, jak była kwestia naszego zadłużenia, to było odpowiedni cały dział finansowy. Radca Kownacki prowadził te rokowania z klubem paryskim. I jest wreszcie bardzo ważny dział kulturalny. Dlatego, że dyplomacja kulturalna w tej chwili odgrywa ogromną rolę. Jak powiedziałem, ta dyplomacja taka klasyczna, troszkę z uwagi na łatwość komunikacji odchodzi w przeszłość. Natomiast właśnie wizerunek kraju buduje się przez kulturę. I w związku z tym dział kulturalny odgrywa ogromną rolę. Organizuje wystawy, organizuje pokazy filmów, wykłady i tak dalej, i tak dalej. W niektórych krajach ważny dział naukowy, znaczy dział, który podtrzymuje kontakty z uniwersytetami, z instytucjami badawczymi. W Stanach to był kluczowy dział, prawda?
za moich czasów. Jest dział, są te wszystkie działy pomocnicze, jest oczywiście dział ten, nazwijmy to, wywiadowczy, właśnie przedstawiciel naszego wywiadu. Jest bardzo ważny atasza wojskowy, bo tutaj też taki kraju jak Stany, ogromnie rozbudowana instytucja, no to też chodzi o kwestie zakupu, uzbrojenia i tak dalej, i tak dalej. Jest wreszcie, są wreszcie te działy pomocnicze, no musi być dział administracyjny, bardzo ważny, też to wszystko musi, tak powiem, ogarniać. W niektórych dużych placówkach jest jeszcze nawet taka funkcja, jak szef protokołu, tak było na przykład w naszym szkole. No i jakie tam jeszcze są takie ważne działy? Patrzę, bo to troszeczkę, bo każda placówka ma swoją specyfikę. Oczywiście nasze największe placówki to jest oczywiście Moskwa, Berlin, Waszyngton. Trzy główne. To i ten oczywiście Bruksela. W Brukseli mamy trzy ambasady, bo mamy ambasadę dwustronną, czyli nasz reprezentant przy rządzie belgijskim. Mamy nasze przedstawicielstwo w Unii Europejskiej, to nie jest obcy kraj, jest, mamy swojego przedstawiciela w Unii, to jest ogromnie. No i mamy nasze przedstawicielstwo w NATO. W Brukseli mamy trzy ambasady, prawda? Więc no, jako tam w zależności od kraju jest specyfika, no na przykład nie wiem, nie sądzę, żeby na przykład w Angolii był udział naukowy, ale przypuszczam, że to jest dział pomocy na przykład, jeżeli chodzi o pomoc rozwojową. Ten dział jest rozbudowany. Tak to wygląda. Jeszcze w Stanach Zjednoczonych na przykład, poza tym, że jest ambasada Rzeczpospolitej w Waszyngtonie i konsulaty w Chicago, w Los Angeles i w Nowym Jorku, to jeszcze jest ambasada polska, przedstawicielstwa przy ONZ-cie. I to także jest kierownik tej placówki w randze ambasadora i ona mieści się w Nowym Jorku. Czyli mamy jakby dwie ambasady w Ameryce. Jedna do stosunków Polski ze Stanami Zjednoczonymi w Waszyngtonie i druga do stosunków z innymi krajami na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie wiem, co w Szwajcarii. Mamy przedstawicielstwo w Genewie, czy organizacjach międzynarodowych, tam w Genewie jest Czerwony Krzyż, wiele innych, właśnie Komisja Praw Człowieka. Mamy nasze przedstawicielstwo w Paryżu przy UNESCO. Także mamy, poza tą klasycznymi ambasadami, mamy jeszcze wiele przedstawicieli właśnie w organizacjach międzynarodowych. No i przy tym mamy dwie ambasady, jedną w Watykanie i drugą przy rządzie włoskim. Jest dużo miejsc pracy, proszę Państwa. Mówię to zwłaszcza do uczniów i do maturzystów. Ja myślę, że dzisiaj mam nadzieję, że dzięki naszemu spotkaniu już będziemy wiedzieli, co to znaczy. Będziemy wiedzieli, kim chciałby stać. Chciałby być ambasadorem, nie chciałby być dyplomatą. I mam nadzieję, że takie spotkania nie tylko rozszerzają Państwa wiedzę o tej bardzo interesującej, fascynującej dziedzinie, jaką jest dyplomacja, ale także o samym Karskim, o którym dzisiaj rozmawiamy w 106. rocznicę jego urodzin. Ja tutaj ze strony szkoły chciałem powiedzieć, że no ta lekcja dyplomacji nam się trochę tutaj rozciągnęła, taką dobrą lekcję, no ale nie dziwi się, bo mamy interesujących rozmówców i bardzo ciekawy temat. No ja mam nadzieję, że już za rok to spotkamy się i będziemy Państwa gościć w naszej szkole. Myślę, że już skończy się ten cały koronawirus i no i myślę, że takie spotkanie na żywo jest też bardzo ciekawe i dużo wnosi. Dziękuję bardzo i już się czuję zaproszony.
Ja też dziękuję bardzo i mam nadzieję, że wtedy uda nam się przywieźć panią ambasador, która dzisiaj niestety z powodów technicznych do nas nie dotarła, ale zapraszamy już teraz panią Grażynę Bernatowicz na spotkanie na żywo. Tak jest. Bardzo miło będzie gościć państwa w naszych progach. Także dziękuję za to dzisiejsze spotkanie państwu i uczniom. No i do zobaczenia już u nas w szkole. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.